Question and answer. A z polskiego pytanie i odpowiedzi. Jak obiecałem, tak zrobię. W tym tygodniu ruszamy z kolejną edycją Q&A, w którym odpowiem na wasze pytania. Mam bardzo dużo ciężkich pytań. Czy na nie odpołam, czy podołam, czy usatysfakcjonuję waszą ciekawość? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy! Wybaczcie mi moje odzienie, a właściwie jego brak. Przepraszam was bardzo, jestem na strychu, na którym za chwileczkę będę zaczynał swój trening. Przeniosłem się tutaj z komercyjnej siłowni, aczkolwiek będę do niej wracał, żeby zrobić jakiś trening, gdy temperatura sięgnie tutaj 60 stopni, w tym momencie jest około 50, co możecie sobie wyobrazić, jak w hardkorowych warunkach zaczynałem swoje treningi. Dobra, zaczynamy z Q&A, nie przedłużając. Pytań jest sporo, także będę starał się je streścić jak najlepiej będę potrafił. Pierwsze pytanie to pytanie odnośnie tego, czy jesteśmy w stanie utrzymać masę mięśniową po cyklu sterydowym. Zadał je Krzysztof Kołodziejczak. Pozdrawiam, Krzyśku. Słuchajcie, jeśli to jest masa, którą zdobywaliście przez 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące, to prawdopodobnie nie. Będzie to w większości woda, którą po odstawieniu sterydów spuścicie w kiblu, jak reszta nadmiaru płynów z waszego organizmu. Jeśli to są mięśnie, które budowaliście na przestrzeni lat i to jest prawdziwa tkanka mięśniowa, taka twarda, która naprawdę składa się z aminokwasów i oczywiście z wody, na 75%, ale to zupełnie inna struktura niż te mięśnie, które budowaliście przez 2 miesiące, to większość tej masy mięśniowej możecie zachować. Odpowiednio musicie podejść do diety, suplementacji, odpowiedniego treningu i pielęgnowania naszego organizmu. Trzeba przestrzegać kilku zasad, które oczywiście są bardzo istotne przy tym, żeby tą masę zachować. W większości jesteśmy w tym stanie masę zachować. Odpowiedź brzmi twierdząco. Czy włóka są naturalni? Dodam, że Wałga uważa, że nie. Michał Fabryś. Słuchajcie, to czy są naturalni, czy nie, tego nie wiem. Słuchajcie, takie serwetki są jak najbardziej do osiągnięcia dla osób, dla zawodników naturalnych. Sam widziałem takie serwetki i wiem, że się te osoby zdobywały te serwetki naturalnie, stąd dlaczego by chłopaki z WK, które naprawdę mają chyba poukładane w głowie, bo zdarzyło mi się oglądać parę ich filmików, mieliby nie osiągnąć takich serwetek. Myślę, że są naturalni, aczkolwiek całej prawdy nie znam, nie będę wnikał, nie będę nikogo oskarżał, broń Boże. Moja odpowiedź jest, myślę, że są naturalni, naturalni. Oj, ten Q&A jest wyjątkowo spocony, zobaczcie, teraz się przetarłem, ale kolejne krople potu ze mnie wychodzą. Przyrzekam, tu jest 50 stopni. Dobra, przymknę okno. Karol, czy słyszałeś o takim środku jak Metribolon, co o nim wiesz? Szczerze, nic o nim nie słyszałem, nie wiem co to za środek, nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia. Powiem wam tak, o większości tych takich wynalazków aktualnej mody nie wiem wiele. Powiem wam, że sprawdzam się tylko klasyki, klasyczne podejście. Nie uznaję jakichś wynalazków, stąd przyznam i bardzo mi przykro, Metribolonu nie znam, nie mogę powiedzieć, ja nie znam. Pytanie odnośnie, jak nawiązać ze mną współpracę? Czy zajmuję się tylko zaawansowanymi zawodnikami, czy też średnio zaawansowanymi i laikami? Moi drodzy, ze mną współpracę jest bardzo łatwo nawiązać, aczkolwiek mam pewne kryteria, które osoba musi spełniać. To jest bardzo istotne, żeby ta osoba chciała swojego celu, żeby była pewna tego. Jeśli widzę przesłanki ku temu, że może ta osoba nie trzymać się tego, co zaleciłem, wtedy bardzo prawdopodobne, że tej współpracy nie nawiążemy. Słuchajcie, przede wszystkim poświęcenie to jest tutaj istotne. Osoby, które wiedzą, czego chcą, które umieją sprecyzować swój cel, mogą ze mną taką współpracę nawiązać, aczkolwiek w tym momencie sięgnąłem praktycznie limitu osób, które jestem w stanie przygotowywać, które jestem w stanie trenować. Co mogę powiedzieć? Nie chcę brać nie wiadomo ile podopiecznych, bo chcę, żeby każdy podopieczny był moją wizytówką. Chcę, żeby każda osoba była zadowolona z tego, jak jest traktowana. Nie chcę, żeby to się skończyło tylko tak, że raz na dwa tygodnie wysyłam, właściwie to ta osoba wysyła mi jakiś raport i ja odpowiadam dopiero po dwóch tygodniach. Chcę, żeby ten kontakt był w miarę dynamiczny. Ta usługa jest nieco droższa, ale wkładam w to naprawdę serce. Stąd zajmuję się wszelakiej maści osobami. Dziewczynami, chłopakami, starszymi ludźmi, młodszymi, kulturystami. Zdarzyło mi się prowadzić bardzo wielu sportowców. Prowadziłem tancerzy, miałem alpinistę, miałem piłkarzy, basketball players, czyli koszykarzy. Także na wszelakiej maści klientach zdobywałem swoje doświadczenie. Co sądzisz o Mariuszu Czerniewiczu? Czy twoim zdaniem jest on hipokrytą, robiąc takie materiały? Reżyserka na maksa i kreując się na naturalnego kulturystę.
Słuchajcie, Mariusz Szeremiewicz, myślę, że jego materiały są numerem jeden, jeśli chodzi o polski YouTube, o jego podejście. Ja jestem zachwycony, jak edytuje te wszystkie swoje materiały. Wiem, ile pracy to wszystko kosztuje. Reżyserka, bo chłopak chce zwyczajnie podejść do tego bardzo ambitnie. Znam Mariusza, rozmawiałem z nim kilka razy i powiem wam, że w realu jest nieco inny niż na tych filmikach, to fakt. Ale chłopak jest bardzo sympatyczny. Powiem wam, że wierzę w tą jego naturalność. Wierzę w tym jego naturalność, mimo tego, że wiele osób może to negować, aczkolwiek wydaje mi się, że jest w tym szczery. Jeśli chodzi o jego materiały, czy to jest reżyserka na maksa, no słuchaj, dla mnie tylko bić brawo, że chłopak się stara, żeby jego widzowie mieli fajne materiały, a nie puszcza jakieś nagrania z dupy nakręcone telefonem, wiecie, gdzieś tam z kąta albo kamerką za 200 zł, tylko naprawdę inwestuje w to, żeby jego widzowie mieli fajny content, więc no takie jest moje zdanie na ten temat. Jest bardzo delikatny w tym wszystkim, co robi, bardzo emocjonalny taki. Czy szczery? No nie wiem do końca, ale no myślę, że to jest dobry człowiek. Karol, jak oceniasz swoją genetykę? Uważasz, że miałeś dobrą bazę, czy jednak ciężka praca, dieta, dedykacja i towar? Słuchajcie, tu będę was odsyłał do mojego filmiku, który jest na moim kanale na samym początku. Początki były trudne, czy coś w ten deseń, nie pamiętam już tytułu, nazywałem go bardzo dawno temu. Na pewno wiem, że warunków nie miałem. Do tej pory tych warunków nie mam. Ciężka praca, poświęcenie, obserwując całe moje środowisko, powiem szczerze, że mógłbym znaleźć się śmiało w czołówce osób, które poświęcały się, jeśli chodzi o poświęcenie, byłbym w czołówce, polskiej czołówce, to na pewno. No tyle mogę. Oglądajcie sobie film i zobaczycie, jak to wygląda w moim przypadku. Bardzo skrócona historia, która myślę, że odpowie wam bardzo dużo o mojej osobie. Co sądzisz o treningu kulturystycznym w plenerze z użyciem przedmiotów jak auto, drewniane bele i tak dalej? Czy to za bardzo obciąża układ nerwowy, czy kulturysta może pozwalać sobie na takie treningi? Szczerze, to są fajne treningi, jeśli chodzi o takie treningi kondycyjne, gdzie staramy się zdobyć taką większą wydolność organizmu, może sprawność, gibkość, wytrzymałość, ale to nie są treningi kulturystyczne. Treningi kulturystyczne są skoncentrowane tylko i wyłącznie na rozwoju muskulatury. Takie połączenie elementów tlenowych z beztlenowymi, wysiłek cardio, z crossfitem i tak dalej, no umówmy się, kulturystyka jest skupiona tylko i wyłącznie na rozwoju muskulatury, a to jest bardzo fajna forma, którą możemy zwyczajnie zwiększyć te parametry, o których wcześniej wspomniałem. Pytanie, jakie macie plany z Blessem odnośnie zawodów pro na następne 2 lata? Czy robi jakąś masę roczną i dopiero startuje? Jeśli chodzi o Blessina, Blessing będzie startował jeszcze w tym roku w amatorach. Będziemy startować, bo chcemy zdobyć jakby pierwsze miejsce w tym rankingu Elite Pro, IBB Elite Pro, przepraszam, Elite. I tutaj nazbierać jak najwięcej punktów, tak żeby Blessing uplasował się na pierwszym miejscu. Mamy przed sobą Arnold Classic, mamy bodajże tych Arnoldów będzie chyba ze 2 albo 3 edycje, mamy Olimpię chyba amatorów, Blessing ma chrapkę na Mistrzostwa Świata, stąd zawodów będzie bardzo dużo. W tym roku to będą jeszcze zawody amatorskie, a jeśli chodzi o zawody pro, myślę, że spokojnie potrzebujemy taki rok czasu, żeby Blessina solidnie napompować, żeby zwiększył tą swoją masę, żeby pasował do tej ligi pro. Czy jak w pół roku zredukowałem ponad 15 kg, 25 cm w pasie, mniej sześciopak w miarę widoczny, to kończyć redu, czy jechać dalej? Michał Jeri. Słuchaj Michale, sprawa wygląda tak, ciężko to określić, nie wiem jak wygląda twoja forma i wynik imponujący, aczkolwiek może to być nie dość wystarczający wynik, aby jakby zakończyć redukcję, w zależności od tego jak wyglądasz, to jest sprawa indywidualna, nie mogę tutaj jakby sugerować co masz zrobić, bo nie widzę obrazu, nie znam faktów, bardzo mi przykro, aczkolwiek gratuluję ci bardzo serdecznie tego wyniku. Cześć, mam pytanie odnośnie robienia maksów i podbijania ich, a mianowicie jeśli ćwiczę daną partię raz w tygodniu, to co ile treningów powinienem robić maksy albo próbować pobijać swój rekord?
Do tej pory robiłem maksy praktycznie na każdym treningu, ale to chyba nie jest dobre rozwiązanie. Jak uważasz? Independent, słuchaj, sprawa wygląda tak. Najlepiej byłoby się poradzić jakiegoś trójboisty. Takie osoby jak Seba, Kot, Grzesiu Wałga, oni mogliby powiedzieć zdecydowanie lepiej, jak to wygląda. Na mój chłopski rozum, ja zawsze robiłem to w ten sposób. Wyniki siłowe osiągałem też bardzo fajne, jeśli chodzi o przysiad, wyciskanie na klatkę. Tylko nigdy nie robiłem pojedynczych powtórzeń. Zawsze skupiałem się na takim podejściu kulturystycznym, gdzie robiłem więcej powtórzeń. Starałem się tak, raz na 3 tygodnie mogłem sobie pozwolić na takie bardzo, 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 bardzo ciężkie boje, ale nie częściej, bo mój układ nerwowy, przede wszystkim pali o mój układ nerwowy, bo on już tak jest, wysiadł już bardzo dawno temu, aczkolwiek moje stawy i ścięgna bardzo często nie wytrzymywały takiego podejścia. No i niestety działy się różne cuda, stąd myślę, że takie stopniowe budowanie, starałem się zawsze windować ten ciężar, kończąc dany trening jednym powtórzeniem bądź dwoma powtórzeniami w miarę ciężko, na samym treningu zwiększać nieco to obciążenie. W momencie, kiedy czułem, że zaczynam odczuwać jakieś bóle, wtedy delikatnie pauzowałem z takimi dużymi klamotami, po czym stopniowo, piramidalnie, tydzień po tygodniu starałem się budować tą siłę, ale nie trwał ten cykl dłużej niż 3, maksymalnie 4 tygodnie takiego stopniowego zwiększania progresji w treningu. Karol, miałeś dokończyć opinię o wątróbce. No tak, pamiętacie ten moment? Wielu z Was pewnie nie, ale kiedyś robiłem taki eksperyment i przez bodajże 2 miesiące jadłem dzień w dzień bardzo dużej ilości wątróbki, tam do kilograma tej wątróbki dziennie jadłem drobiowej. No i chciałem się przekonać, jak wyglądają moje wyniki badań, co się z moim organizmem będzie działo. I powiem Wam szczerze, że czułem się ok, aczkolwiek zrobiłem sobie wyniki badań anty-TPO, anty-TRAP, były bardzo, bardzo, bardzo podniesione, stąd mogłoby wskazywać na to, że jakaś toksyna gdzieś w moim organizmie, jakiś stan alergiczny się tworzył. Zrezygnowałem z tej wątróbki i moje wyniki jakby wróciły do normy. Stan mojej tarczycy szczególnie, zaskoczyło mnie to, że moja wątroba była praktycznie nienaruszona. Jakby inne parametry też były ok, w normie. Jedyne co, cholesterol tak samo, też nie był jakoś poruszony, proporcje między HDL do LD były prawidłowe. Jedyne co rzuciło mi się w oczy, to antytrab i antytPO nagle powindowały bardzo wysoko w górę i moja tarczyca była w jakimś dziwnym stanie. Także no, jedyne to, co zauważyłem takiego negatywnego i do tej pory już powiem Wam szczerze, że przerzuciłem się na miejsca typu wołowina, indyk, no i inne źródła białka. Czy według Ciebie można wypracować dobrą atrakcyjną sylwetkę bez diety? W sensie ciężkie treningi plus suplementacja tak, dieta nie. Moshino Stasik, Ty to chyba leniuszek jesteś. Słuchajcie, czy ja o co o tym sądzę? Sądzę, że dieta jest bardzo istotna tutaj. Może zdarzały się przypadki, które nie zwracały uwagi na swoją dietę, aczkolwiek i osiągały fajną formę, aczkolwiek myślę, że nieświadomie sięgały po produkty, które były dla nich dobre i tą formę jakąś tam robiły, ale większość osób naprawdę nie może sobie na to pozwolić. Stąd moje zdanie jest na to takie, że bez diety no nie da się niestety osiągnąć fajnej sylwetki. Przykro mi. Ile Ciebie najwięcej kosztowało przygotowanie pod dane zawody? Oczywiście uwzględniając dietę, suplementację, środki, wiadomo, że dochodzą jeszcze wszelakie zabiegi i tak dalej. Mój budżet w 2016 roku na wiosnę to było 15 000 euro na właśnie te elementy, które wspomniałeś i no niestety ten budżet poszedł się bać. Mimo tego, że mam taką raczej tendencję do oszczędzania i do wybierania takich produktów, które są nieco tańsze, no to tyle właśnie kosztowało mnie przygotowanie do sezonu wiosennego z całą tą otoczką. Dużo, wiem. Czy zawodnicy Twojego pokroju po ukończeniu kariery są skazani do końca życia na hormonalną terapię zastępczą? Przykład Doriana. Drugie pytanie. Dobra, przejdziemy sobie najpierw do pierwszego pytania. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, w większości przypadków, tak, w 99% przypadków większość kulturystów musi przejść na terapię zastępczą hormonalną z tegoż to powodu, że nasza naturalna produkcja, no i tak spada. Bardzo często jest tak, że już nawet osoby naturalne w wieku lat 35 sukcesywnie ten testosteron co roku sobie spada.
stąd na zachodzie to zupełnie normalne, że przypisuje się takie terapie zastępcze osobom, które nawet takiej farmakologii nie stosowały w swoim życiu. Tak, niestety tak jest, że trzeba przejść na taką terapię zastępczą. No możemy, wiadomo, żyć sobie z wysokim estrogenem, wysokim kortyzolem, zaburzoną gospodarką hormonalną. Są takie aparaty, które dają rady, ale jak mam być szczery, to no niestety TRT albo HRT do końca życia, forever, test, rules. Czy osoby po 30 roku życia ćwiczące naturalnie mogą nadal budować czystą masę mięśniową, gdy poziom testosteron zaczyna spadać, czy jednak niewykorzystany potencjał między 16 a 30 rokiem życia jest kluczowy? Czy po 30 roku, to tak jak wspomniałem, poziom testosteronu już gdzieś zaczyna spadać od 25 roku życia, od 35 u osób nawet zdrowych jest to taka, ten spadek jest zauważalny, stąd jeśli niższy poziom testosteronu, stąd bardzo duże prawdopodobieństwo, że też i gorsze możliwości budowania masy mięśniowej i mamy lepsze w środowisko hormonalne w organizmie, tym lepiej możemy budować te mięśnie. Jeśli ten poziom hormonu spada, no, dochodzi do takiej atrofii, bodajże to się nazywa sarkopenia, dokładnie, to jest takie zjawisko, w którym mięśnie zanikają z wiekiem. No, tak to wygląda niestety, więc ten przedział między 16 a 30 rokiem życia powinniśmy wykorzystać jak najlepiej, aczkolwiek to nie jest wykluczone. Jeśli ktoś z Was ma 35, nigdy nie trenował, weźmie się za treningi siłowe, absolutnie może rozwijać swoją masę mięśniową, ale mówię tutaj o osobach takich, które trenowały całe życie, sięgają już powiedzmy tego wieku, o którym wspomniałeś i no niestety tutaj zaczynają się schody. Prawdopodobnie już ta masa mięśniowa nam nie będzie rosła. Chyba że przejdziemy na TRT, o którym wspomniałem we wcześniejszym pytaniu. Wtedy być może się będziemy rozwijać dalej. Ale to już decyzję zostawiam Wam. Nie będę nikogo namawiał, absolutnie. Jaki cykl sterydowy polecasz na pierwszy raz i jakie dawki ja... Wróć! Po pierwsze, nie polecam żadnego cyklu sterydowego. Absolutnie. Pamiętajcie, ja myślę, że osoba z 3-letnim stażem nie jest jeszcze gotowa na coś takiego. Myślę, że powinniśmy spędzić na siłowni przynajmniej 5, 6, 7 lat, żeby pomyśleć o czymś takim, ale to jest decyzja personalna. Nie będę polecał żadnych dawek. Mogę ewentualnie zasugerować, jeśli ktoś będzie chciał zrobić coś głupiego, jak na przykład niektórzy z moich podopiecznych robią sobie jakieś dziwaczne rzeczy w swoich cyklach sterydowych i to raczej rokuje tym, że za niedługo ich nerki wysiądą albo dostaną zawał serca, wtedy sugeruję im, słuchaj, może raczej lepiej zrób to tak albo śmak, ale broń Boże, nie polecam żadnych sterydów, więc przyjacielu, bardzo Cię przepraszam, no, nie odpowiem na Twoje pytanie. Jest jakiś jeden prosty trik, by pozbyć się wody. Ostatnio taki spuchnięty się czuję. No widzisz, przyjacielu, ciężko mi powiedzieć, bo to nie jest takie proste. Powodów, dla których organizm gromadzi wodę, może być bardzo wiele. Może to być dieta, która nie jest dopracowana, no i tutaj dlatego możemy się czuć pełni, tacy spuchnięci. Mogą to być środki farmakologiczne, dlatego, no słuchajcie, tych czynników jest bardzo wiele. Może to być jakaś wada nerek, stąd no, nie chcę jakby wsłać sądów. Najprostszymi metodami zwyczajnie pilnować spożycia wody, zwykłej, czystej wody. Jeśli tej wody nie pijemy wystarczająco dużo, nasz organizm może mieć tendencję do tego, żeby tą wodę gromadzić, stąd wtedy polecam, żeby tą spożycie wody zwiększyć, 3, 4, 5 nawet litrów w takiej upały, jak mamy dzisiaj. 3, 4, 5 litrów możemy sobie stosować herbaty z pokrzywy, takie naturalne diuretyki, odrobinę zwiększyć dawkę witaminy C, żeby pozbyć się nadmiaru wody, jeśli to jest faktycznie jakaś retencja, którą spowodował na przykład długi lot, albo nie wiem, zmęczenie organizmu, albo duży cheat meal, wtedy takie rzeczy. Ale jako takiego triku no nie ma, no niestety musimy pilnować się, analizować swoje ciało i wtedy możemy oceniać, co tak naprawdę musimy zrobić, żeby było dobrze, prawda? Sposoby na lepszą pracę jelit. Pozdro. No to jest coś, z czym wiele osób próbuje się uporać, ma problem właśnie z zatwardzeniami i tak dalej, no nie będę zagłębiał się tutaj w to zjawisko, każdy z nas wie, co chodzi, każdy z nas pewnie raz w życiu, może więcej razy to miał. Jak sobie z tym poradzić? Powodów jest bardzo dużo. Być może peristaltyka jelit jest w jakiś sposób pośledzona, także na pewno musimy pilnować spożycia wody.
To jest bardzo istotne, żeby to całe środowisko było nawodnione. Musimy pilnować się odpowiedniej ilości błonnika w diecie, ale też nie może być tego błonnika zbyt dużo, bo możemy osiągnąć właśnie efekt odwrotny, także będziemy mieć klota cały czas, gdzieś tam będzie siedział i kurwa kisnął. Słuchajcie, musimy pilnować, bardzo fajnie możemy sobie używać takich rzeczy jak siemię lniane, mielone bądź całe, które zwyczajnie zalewamy wrzątkiem, jemy sobie taką papkę bardzo rano, wcześnie rano, przed śniadaniem, albo robimy to po kolacji, wtedy to też poprawia takie krążenie tych jelit. Rzeczy takie, które poprawiają, czyli pieprz kajeński na przykład, też poprawia ukrwienie i pracę tych jelit, woda gazowana, zwykła woda gazowana. Słuchajcie, metod jest bardzo dużo, ale przede wszystkim najważniejsze, nawodnienie, odpowiednia ilość błonnika, nie za duża, ani nie za mała. To są takie rzeczy, które mogą w dużym stopniu nam pomóc. Jakie środki polecasz na redukcji, żeby jak najmniej spalić mięśni? Z góry dzięki za odpowiedź. Jury Bojka, słuchaj, przede wszystkim w zależności od tego, jaka ta redukcja ma być, jeśli to ma być redukcja pod zawody kulturystyczne na przykład, w kategorii ekstremalnej, no to wtedy wiadomo, że pewne rzeczy, hormony, które podnoszą poziom IGF w naszym organizmie, sprawdzą się tutaj, aczkolwiek nie będę wymieniał konkretnych, co tutaj jest najistotniejsze. Z takich, jeśli chodzi o redukcję naturalną, no przede wszystkim rzeczy, tutaj musimy podejście z najistotniejsze. Nie możemy się zajeżdżać za bardzo, bo jeśli nasz poziom kortyzolu wywinduje się zbyt wysoko, wtedy jesteśmy w czarnej dupie. Stąd trzeba indywidualnie do tego podejść, indywidualnie do celu, nie będę tutaj strzelał. Nie znam twojego przypadku, stąd tyle mogę powiedzieć. Co sądzisz o bocianów 2703? Co ja sądzę? Myślę, że to mądry chłopak. Bocianów, pewnie chodzi ci o Patryka 2703. Wybrał takie przezwisko Bocian, bo Patryk raczej nogi ma słabe, więc chyba stąd się to przezwisko wzięło. Aczkolwiek myślę, że to jest mądry chłopak. Nie podoba mi się do końca podejście, aczkolwiek widzę, że zmieni troszeczkę tor na nieco inny, co mnie bardzo cieszy i będę trzymał za niego kciuki, żeby jego życie polepszało się jak najlepiej. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Nie podobało mi się kiedyś to podejście, to takie besztanie kulturystów, za rzekomo nie mówię nieprawdy, aczkolwiek jest tych rzeczy takich bardzo wiele, dlaczego kulturyści nie mówią o pewnych rzeczach, bądź mówią w ten sposób taki, jaki mówią, stąd to mi się troszkę nie podobało, ale imponuje mi troszeczkę jego umiejętności przywódcze. Także to jest bystry człowiek, tego mu nie można odebrać. Tyle. Ulubiony serial, książka, gra komputerowa. Ulubiony serial? Były takie seriale, Alo, Alo, kto wie, to wie. To było coś fantastycznego, takie kurcze, wiecie, miało tam takie lekkie smaczki romantyczne i tak dalej między René a jego René, bodajże tak się nazywał ten restaurator i jego kelnerką. To było super, ja to uwielbiałem oglądać, nie jakieś tam kuźwa M jak miłość. Były to kiedyś, bardzo dawno temu, wychowywałem się praktycznie na telenowelach, czyli wszelakiego typu Esmeraldy, wiecie, te wszystkie najbardziej pojebane takie. Nie lubiałem polskich seriali, złotopolski, dla mnie to było mdłe, bez wyrazu. To musiał być romans, musiał być kurwa coś szalonego, dlatego bardzo lubiałem też Benny Hilla, to był mój kurwa idol, po prostu Benny Hill wymiata, to był najlepszy człowiek kurwa do oglądania, najśmieszniejszy, po prostu jego reakcje, to na tym się zbudowałem. Jeśli chodzi o ulubioną książkę, kurczę, teraz pewnie sobie myślicie, że kulturysta ma pustkę w głowie, bo jaką książkę w życiu przeczytał. Aczkolwiek teraz was pewnie rozczaruję, bo książek parę przeczytałem. To były książki rozwojowe, takie o rozwoju osobistym. Przede wszystkim psychologia osiągnięć, przechytrzyć diabła, zjedz tą żabę. Żadnych romansów w sumie nie czytałem, chociaż czytałem kiedyś o jakimś psie, który podobno uratował jakąś tam miłość, on zniknął ze związku, którym małżeństwo nie mogło mieć dzieci, później wiecie, ten pies gdzieś zniknął, nagle pojawiło się dziecko i to było takie wszystko fajne, wzruszające, że kurwa przeczytałem do ostatniej literki z takimi oczami. Tak to mniej więcej wyglądało. Jeśli chodzi o grę komputerową, kuźwa, moja ostatnia gra komputerowa, w jaką grałem, to było bodajże Mario Bros.
nie, Kobra, Kobra bodajże na Pegasusie, no taki, takie kurwa ja gry komputerowe grywałem w życiu, stąd bardzo ci przepraszam, no nie żadne Tomb Raidery, nie żadne jakieś tam badziewie, bo nie jestem w tym zbyt dobry. Troszkę dla mnie wydaje się to takie uciekanie od rzeczywistości, a dla mnie rzeczywistość jest fascynująca na tyle, że no nie potrzebuję uciekać ani w żadne jakie tam, wiecie, przepalacze, ani gry komputerowe w jakiś wirtualny świat. Dla mnie bardzo istotnym jest tylko i wyłącznie rzeczywistość, stąd no, gry komputerowe, nie mam jakiegoś doświadczenia, bardzo cię przepraszam. Witam Karol, na co trzeba uważać przy trenbolonie? Jak powinna wyglądać profilaktyka? Pytam, bo widać, że masz w tym temacie wiedzę. Co to miało znaczyć? Paweł. Słuchajcie, na co musicie uważać w trenbolonie? Na trenbolon musicie uważać przy trenbolonie. To kurestwo może wam naprawdę poryć flaki. Już pal licho te flaki, bo flaki można posklejać, gdzieś tam do kupy podszywać, załagodzić jakieś tam bóle i tak dalej. Największe zło i gówno dzieje się po prostu w głowie. To jakie mentalne wraki się z was robią, wielu kulturystów tego nie widzi. Wiele osób tego nie widzi. Myśli, że spływa to po nich jak kaczka, aczkolwiek osoby patrzące z zewnątrz na niektóre osobniki mogą śmiało zauważyć, że no coś jest tym gościem nie tego, jest coś jakiś kurwa nerwowy, coś stęka, nie może myśli pozbierać, stąd myślę, że tutaj jest największy szajs. Jeśli chodzi o trembolo, przede wszystkim czas, nie może to być długi czas, nie może być tak, że trembolonujecie się tam kuźwa przez 6 miesięcy, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, mimo że on ma bardzo fajne właściwości, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej i tak dalej, i tą twardość i tą siłę i tak dalej, to nie jest środek zbyt dobry, przede wszystkim dla głowy, bo tak jak powiedziałem, na ciele możemy pewne rzeczy wyprostować, chociaż jest bardzo też toksyczny dla nerek, z nerkami też wiadomo jak jest, jak się przegnie pałę, to później jest ręka w kiblu i jest za późno, stąd no co, musimy się przygotować na pewno tak, musimy kupić sobie zestaw prześcieradeł, bo w nocy będziemy się pewnie bardzo pocić, jeśli to sprawdzi trenbolon. Oczywiście będziemy się pocić, śmierdząco się będziemy pocić, uprzedźmy swoją żonę, kochankę, chłopaka, nie wiem, cokolwiek tam kto preferuje, że będziemy troszeczkę bardziej nerwowi, to na pewno. Tyle mogę powiedzieć, a z tym doświadczeniem to nie wiem, o co ci chodziło, przyjacielu. Pozdro, Paweł. Rafał Kania, czy używasz te środki podobne do Sentolu? Rafale, powiem tak, próbowałem kiedyś, aczkolwiek trochę się rozczarowałem, bo to nie był efekt taki, jakiego bym oczekiwał. To nie jest tak, że nagle nam się zrobi centymetr albo 2 centymetry więcej w łapie, a barki będą wyglądać jak arbuzy. To nie jest tak. To było dosłownie może dwa, trzy razy. Pobawiłem się z czymś takim w bardzo krótkim okresie czasu i powiem wam, że jeden efekt osiągnąłem to tylko lepsze czucie mięśniowe, bo ta tkanka była nieco bardziej zbita, wypełniona tym olejem i jedyne co mogłem to bardziej dopiąć, mięsień, który był wysycony oczywiście po niskiej podaży węglowodanów, to był jedyny skutek, który widziałem. Jeśli chodzi o obwody, ten mięsień był zupełnie taki sam, więc żeby ten efekt wizualny był większy, musielibyśmy w siebie wpompować naprawdę spore ilości, a to naprawdę kosztuje, jeśli mówimy o prawdziwym sentolu, a nie jakimś tam kuźwa oleju MCT pozyskiwanym z oleju kokosowego i uzupełnianym lidokainą, żeby nie bolało tak bardzo. Czy polecasz robić jakieś przerwy od treningu siłowego, aby oddać organizmowi odpocząć? Przepraszam za to zająknięcie. Tak, przerwa od treningu siłowego polecam, aczkolwiek wiecie co? Ja kurwa sam nigdy w życiu ich nie robiłem. Wszystkim moim podopiecznym każę schodzić powiedzmy na 2 tygodnie, nie trenujesz przyjacielu, nie trzymasz diety, odpoczywasz, regenerujesz się, bo wiem, że to działa, ale zwyczajnie sam w swojej mentalności, w swojej psychice nie mogę się przemóc do tego, żeby to zrobić, że wiem, że to jest kurwa dla mnie dobre. Zdarzyło mi się ostatnimi czasy, bo troszeczkę moje życie spełzło na inny tor, że zrobiłem sobie taki kilka dni, to bodajże nie wiem, czy był tydzień, czy 2 tygodnie, że faktycznie nie trenowałem, albo były to tylko treningi cardio jakieś lekkie, treningi nóg na przykład wykonywałem raz w miesiącu, co mi dało potwornego kopa energii. Ludzie, jak się kurwa nóg nie trenuje, to całą górę sobie można trenować codziennie i tak w kółko i nie idzie się zmęczyć, ale przy treningu nóg dostałem w pizdę, więc trenowałem raz w miesiącu. No i takie przerwy od treningu polecam, no jak czujecie się bardzo przemęczeni, powiedzmy po półrocznym okresie przygotowań treningu, wtedy róbcie sobie taką pauzę. Zgadnijcie, co się stało. Moi drodzy, przykra informacja. Odeszła od nas bateria. Nie zdążyłem odpowiedzieć na parę pytań, które mi zostały, ale odpowiem na nie w następnym odcinku, obiecuję.
Standardowo piszcie komentarze, w komentarzach piszcie swoje pytania, co by Was interesowało, co chcielibyście usłyszeć, moje opinie, podzielę się z Wami jakimiś tipsami na pewno. Za dzisiejszy odcinek dziękuję, mam nadzieję, że przetrwaliście, znaleźliście dla siebie coś pożytecznego. No i to, będziemy się widzieć w następnym odcinku w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, obowiązkowo, o tej samej porze. Stąd dzięki jeszcze raz bardzo serdecznie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie obowiązkowo, żeby coś się działo, jakaś interakcja z Waszej strony, żeby była, a ja będę starał się odpowiadać. No i do zobaczenia, pa pa, yo, hej, yo, yo, pozdro, hej, siemka, sportowe świry, pozdro, hej, yo. Yo, yo, hey, yo, 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 padło śmigło. Przemykam po Gemini Parku w Bielsku-Białej i spotkałem Audisona. To jest kuzyn mojej Audiczki. Zobaczcie, to jest Audison. Audison. Audisonem będziemy za niedługo robić różne dziwne rzeczy na drodze. Dlatego bądźcie czujni, śledźcie mój kanał. No bo zobaczycie 700 koni w akcji. No i fajny wygar. Zobaczycie zresztą sami.